Salon Samochodowy Center w Zabrzu ma dzisiaj przyjemność zaprezentować Państwu poliftingowego Jaguara XF z roku 2013. Jest to już model ten na LEDach, ten z tymi poprawionymi fotelami, gdzie już się na zakrętach pupa nie ślizga, nie spada się z tych foteli. No ogólnie poprawiono bardzo dużo rzeczy. Silnik turbobenzynowy, dwulitrowy, 241 koni. Ten, który w Jaguarach, Land Roverach od 2013 roku występuje bardzo często. Lakier, tak jak widać, Cornelian Red to się nazywa, perłowy, bordowy. Robi wrażenie, fajnie wygląda. Przebieg 64 tysiące km. Auto jezdnie, technicznie, optycznie również jak nowe, bez jakichkolwiek felerów. Ale jednocześnie samochód najtańszy w Polsce, więc żeby nie było tak różowo, to wiadomo, że coś tam musi czy musiało go trapić. Więc na dzisiaj wszystko ok, ale auto sprowadzone było w 2015 roku ze Stanów i wtedy uszkodzony był lewy przedni błotnik i koło. Zawieszki, zawieszenia, wszystkie z przodu w tym lewym kole, które mogły odpowiadać za jakiekolwiek prowadzenie, wymieniono na nowe, czyli zwrotnice, wahacze, MacPherson, wszystko nowe. Dzisiaj auto nie ma, ani dzisiaj, ani już od dobrych paru lat nie ma żadnego problemu. Także szkoda jak na import z USA. Naprawdę nie za duża. Auto w Stanach było rejestrowane w październik 2013. Produkcja faktyczna jest bodajże czerwiec 2013. W każdym razie nie jest to tak, jak się ze Stanów zazwyczaj spotyka, że ktoś tam pisze rocznik 2013, a nagle się okazuje, że jest to 2012, 2011. Tu jest pełny 2013, nawet koniec roku. Wersja Luxury Premium, więc ta mocno bogata, tak jak widać, klamki dotykowe, Keylessy, Bixononu LEDy, to co mówiłem z zewnątrz, felga 18, szyber, dach elektryczny, ciemne szyby plus roleta elektryczna szyby tylnej, skóry w środku, fotele elektryczne, do tego pamięci, do tego grzanie, w środku DVD działające, sprawne jak widać, plus nawigacja z polskim menu i z polskimi mapami na 2018 rok, więc to w Jaguarze też nie jest często spotykane. Wiadomo, w BMW uaktualnić, czy w Mercedesie, to nie jest może tak skomplikowane. Każdy to zrobi za 100-200 zł. W Jaguarze trzeba wydać na to czasem więcej pieniędzy, więc zazwyczaj te menu, czy te mapy nie są aktualizowane. Technicznie, no 6 dych przejechane, także technicznie auto absolutna perfekcja. Zobaczymy jeszcze pod maską w bagażniku. Silnik nie jest myty, nie jest dotykany, więc no jakaś tam super czystość, rozkosz nie jest, no ale nie jest to motor ciekawy.